może ja rozpocznę, bo tak jak pani profesor tutaj mówi, czas nas goni. Więc jak państwo wiecie, przyjechałyśmy do państwa z Gdańska po to, aby tak naprawdę zachęcić państwa o staranie się o kolejne granty na konserwację. Mamy osadodruki, które wymagają konserwacji, nie tylko na Politechnice Gdańskiej. No i właśnie staranie się o konserwację, o granty wymaga odwagi, no i oczywiście chęci, więc właśnie dlatego chcemy się podzielić z Państwem naszymi doświadczeniami. Posiadamy w naszych zbiorach, właściwie skąd w Politechnice zbiory starodruczne? Otóż posiadamy w niej 670 starodruków, są to wydawnictwa Zwarty i czasopismo, a ich proweniencja wskazuje na kilka źródeł. Po pierwsze, co jest dla nas najważniejsze, część naszej kolekcji pochodzi z przedwojennej Politechniki Gdańskiej, której początki sięgają 1904 roku. Kolejny nasz unikatowy starodruczny zasób obejmuje zbiory Towarzystwa Przyrodniczego Gdańskiego, które było najstarszym towarzystwem naukowym założonym na ziemiach polskich, a jego początki sięgają 1743 roku. Jego członkami byli wybitni uczeni, mieszkańcy Gdańska. Ponadto na naszą kolekcję składają się księgozbiory z Królewskiego Gimnazjum w Gdańsku, Szkoły Nawigacyjnej w Elsfleth oraz Królewskiej Szkoły Budowlanej w Zgorzelcu. Tematyka zasobu starodrucznego w Politechnice jest różnorodna i jest głównie związana z kierunkami studiów w tej pierwszej Politechnice, czyli tej z początku XX wieku. Obejmują one nauki ścisłe, jak matematyka, fizyka, chemia, nauki przyrodnicze, mineralogia, botanika, a także astronomia, architektura, budownictwo, meteorologia, nawigacja, a także posiadamy nieco zbiorów o profilu humanistycznym. Są to słowniki i tomiki poezji. Było to związane z tym, że na Politechnice na początku był wydział humanistyczny. Język naszych publikacji to przede wszystkim łacina, niemiecki, ale część, niewielka ilość jest w języku angielskim oraz francuskim. Ponadto na nasz zasób zabytkowy w naszej Politechnice składają się książki wydane po 1800 roku. Mamy tutaj, jak widać na prezentacji, ponad 25 tysięcy książek i ponad 10 tysięcy wydawnictw ciągów wydanych po 1800 roku. Nasze dotychczasowe projekty, i to jest w sumie takie odskocznie od tego, co było do tej pory mówione, pomówimy sobie o pieniądzach, jakie otrzymujemy i co z nich pozyskujemy. Zdajemy sobie sprawę z naszej wartości historycznej posiadanego zasobu i jego unikatowości, dlatego też od 2011 roku bibliotekarze skutecznie pozyskują fundusze na renowację, digitalizację i udostępnienie kopii cyfrowych w internecie. Dzięki tym projektom udało nam się zrealizować 5 programów z pieniędzy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i obecnego Ministerstwa Edukacji i Nauki. Podejmując, to jest ważne i mając na uwadze, że przed chwilą było ciekawe wystąpienie o konserwatorach. Właśnie, więc tak się chyba wpisujemy. Podejmując nasze decyzje o uczestnictwie w programach, zdawaliśmy sobie sprawę z braku pracowni konserwatorskiej i konserwatora na etacie w bibliotece. Wiedzieliśmy, że będziemy musieli szukać wykonawców na zewnątrz i mimo to bibliotekarze podjęli się takiego zadania. Mieliśmy plusem w tej całej sytuacji było to, że posiadamy pracownię profesjonalnie przygotowaną, pracownię digitalizacji i wysokiej jakości sprzęt oraz fachowców w tej dziedzinie. Do tej pory otrzymywaliśmy pieniądze z programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, a projekty przyczyniły się przede wszystkim do zachowania politechnicznego dziedzictwa narodowego i jeszcze długie lata będą służyły kolejnym pokoleniom i są udostępnione dzięki temu bez barier i ograniczeń w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. To ja teraz powiem parę słów na temat prac koncepcyjnych, na co tak naprawdę zwracamy uwagę i przede wszystkim przy wyborze naszego księgozbioru do projektów liczy się dla nas oczywiście stan zachowania. No bo wiadomo, projekt dotyczy konserwacji i digitalizacji, więc właśnie jest to dla nas szansa, że nie mając pracowni konserwatorskiej możemy dbać o nasze starodruki. Następnie staramy się określić wartość merytoryczną naszych publikacji, przy czym szukamy informacji na temat danego autora i jaki miał wkład w rozwój danej dyscypliny, w jakiej po prostu on pracował, z czym był związany. Również zwracamy uwagę na unikatowość naszych zbiorów, czyli jak to określamy tak naprawdę. Przede wszystkim sięgamy do katalogów bibliotek. Najczęściej sprawdzamy, jakie biblioteki w Polsce i biblioteki zagraniczne posiadają w swoich zbiorach
takie same książki jak my i sięgamy zwykle właśnie do Caro, to są internetowe katalogi zbiorów, do Caro i znanego prawdopodobnie Państwu KVK. Więc właśnie tam szukamy takich podstawowych informacji. Następnie bardzo ważna jest dla nas proweniencja, bo staramy się w pierwszej kolejności zawsze zadbać o te zbiory, które są związane z Towarzystwem Przyrodniczym w Gdańsku, a także z Technische Hochschule zu Danzig, czyli z naszą Politechniką Gdańską, tą przedwojenną. Kiedy konstruujemy wniosek, kiedy piszemy wniosek do ministerstwa, zawsze staramy się tak naprawdę wybrać jakiegoś jednego autora bądź kilku autorów, którzy są znani w środowisku, to są takie chwytliwe nazwiska i wokół tych danych autorów tworzymy całą naszą koncepcję wniosku. Koszty. Oczywiście to jest bardzo istotne w projektach, ponieważ musimy już z góry tak naprawdę określić koszty danego projektu. I co robimy? Oczywiście sprawdzamy rynek, czyli zgłaszamy się do poszczególnych wykonawców i te nasze tak naprawdę badanie rynku obejmuje absolutnie wszystkie możliwe prace, czyli od konserwacji po również chociażby drukowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych. No i promocja. Zwykle tak naprawdę przy naszych projektach staramy się pozyskać fundusze na to, aby unowocześnić nasz sprzęt w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej, bo tak jak koleżanka powiedziała, mamy naprawdę dobrze prosperującą pracownię digitalizacji. I co jeszcze? Opinie użytkowników, opinie osób, które korzystają z Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej są dla nas bardzo ważne i dlatego staramy się również unowocześniać i tworzyć Pomorską Bibliotekę Cyfrową, aby była ona intuicyjnym narzędziem dla Państwa, bo Państwo tak naprawdę opieracie swoje badania na tym, co znajdziecie zarówno w bibliotekach fizycznie, ale no nie zawsze tak naprawdę należy każdą bibliotekę odwiedzić osobiście. Można to również zrobić poprzez biblioteki cyfrowe. A jak wyglądają etapy? Co tak naprawdę wpisujemy w naszym harmonogramie we wniosku? Więc zawsze zaczynamy od procedur przetargowych na konserwację, no bo jest to dla nas rzeczywiście priorytetowa sprawa w naszych projektach. Po wcześniejszych doświadczeniach zwykle staramy się dać konserwatorom około 1 miesiąca na renowację jednego obiektu. Ja już tłumaczę, o co chodzi. Jeżeli mamy 15 książek wpisanych w projekt, to konserwacja minimum musi trwać 15 miesięcy. To akurat wyniknęło z tego, że w pierwszym takim bardzo dużym projekcie wpisaliśmy za dużo tak naprawdę książek i konserwatorzy zgłaszali nam swoje uwagi, mówiąc, że no nie mieli odpowiednio dużo czasu, aby tak naprawdę właściwie zadbać o nasze zbiory. Następnie, gdy książki do nas tak naprawdę wracają, rozpoczynamy digitalizację, archiwizowanie plików, które właśnie po tej digitalizacji powstają, no i udostępniamy je w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. I to też jest dla nas moment, kiedy rozpoczynamy taką już naprawdę sensowną promocję naszego księgozbioru i przede wszystkim danego projektu. Piszemy krótkie artykuły, tworzymy różne broszury. One będą dla Państwa dostępne. Dzisiaj przywiozłyśmy ze sobą trochę broszur, aby pokazać Państwu, co właśnie przy okazji tych projektów udaje nam się stworzyć. Po co to robimy? Tak naprawdę, aby w naszym środowisku lokalnym, ale również akademickim, ponieważ my jesteśmy z Politechniki, no nie wszyscy jakoś tak potrafią uzmysłowić sobie, że starodruki są na uczelniach technicznych, więc to również jest dla nas bardzo ważne, aby naszą własną tak naprawdę społeczność akademicką uświadomić, że starodruki to nie tylko kurz i nie tylko historia, ale przede wszystkim naprawdę niesamowite dziedzictwo, z którego można po prostu czerpać. No i na końcu naszej realizacji wniosku oczywiście następuje podsumowanie i jego rozliczenie, co również jest niezwykle istotne. Podsumowując to, co nam się udało do tej pory zrealizować. Udało nam się poddać konserwacji 73 starodruków, 16
Starodruków jest w toku prac. Zostało wydanych na to ponad 635 tysięcy złotych, a w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej udostępniliśmy ponad 43 tysiące skanów w bardzo dobrej rozdzielczości, bez barier prawnych, udostępnione w domenie publicznej. Dzięki obecności PBC w Federacji Bibliotek Cyfrowych zbiory nasze są też widoczne w Europeanie. Jakie pozyskaliśmy korzyści z realizacji tych 5 programów. Po pierwsze i najważniejsze, że dla nas jako bibliotekarze, nasze starodruki otrzymały drugie życie, zostały odrestaurowane przez specjalistów, odpowiednio zabezpieczone według wskazań z ekspertyzy i będą jeszcze nam długo służyć. Jak wcześniej też wspomniałam, ważne było dla nas to, że pomimo braku tej pracowni konserwatorskiej, podjęliśmy decyzję, że będziemy konserwować nasze starodruki i z sukcesem otrzymujemy fundusze na realizację projektów. Niewątpliwie też korzyścią z uczestnictwa programów jest też możliwość promocji naszego zasobu w społeczności lokalnej i akademickiej, a nasz wkład w zachowanie dziedzictwa jest zauważany przez mieszkańców Pomorza, ale też przez nasze władze, przez naukowców Politechniki. Ponadto udało nam się zakupić sprzęt do Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej w postaci dysków do archiwizacji oraz profesjonalny sprzęt do fotograficzny. No i też ważną korzyścią jest wydruk tych dwóch broszur, które tutaj po sali krążą. Przedstawiają one efekty naszej pracy, zawierają bogaty materiał ilustracyjny, między innymi z prac konserwatorskich, ale też zawieramy tam takie krótkopisy całościowe zarówno starodruków, ale też całego zasobu zabytkowego politechnicznego. Ponadto planujemy również przygotowanie w przyszłości w tym ostatnim projekcie między innymi zakładek do książek, dwujęzycznych folderów informacyjnych oraz wystawy tradycyjne i online, również dwujęzyczne. Jakie wnioski wyciągnęliśmy po realizacji tych programów? Cóż, pewne doświadczenie nam się już wyrobiło i mamy pewne wnioski i one mogą Państwu też posłużyć i uczulić też, kiedy będziecie mieli zamiar startować do tych projektów ministerialnych. Po pierwsze, i też takie istotne, wiemy, jak ważne jest precyzyjne określenie wymagań dla wykonawców projektu. Przygotowując ogłoszenie przetargowe, musimy bardzo szczegółowo określić wymagania dla wykonawców. Zdarzyło się, że nieprecyzyjne określenie w ogłoszeniu przetargowym skutkowało, że zgłaszali się wykonawcy, którzy nie spełniali naszych wymagań. Brak ich wcześniejszego doświadczenia w konserwacji skutkowało, że mieliśmy trudności z otwieraniem książek i trudno było je też zeskanować. Błędy ludzkie to jest kolejne doświadczenie, które niestety może doprowadzić do niezrealizowania programu i tego doświadczyliśmy na własnej skórze. W związku z tym, aby zapobiec kolejnym takim incydentom, monitorujemy na jakich etapach umowy są, na jakich etapach są nasze umowy, czy zawierają niezbędne podpisy, bo to wpływa wszystko na realizację programu, a nie wysyłanie dokumentacji o czasie uniemożliwia po prostu wzięcie udziału w programie. Jeśli chodzi o pracę konserwatorów, to jak to też wynika z naszego doświadczenia, lepiej dla nas, żebyśmy byli z nimi w kontakcie, monitorujemy też postępy ich prac. Zależy nam na tym, aby każdy etap prac był wykonywany zgodnie z zapisami w dzienniczku i zgodnie z ekspertyzą. Wiemy też, że nieprecyzyjna kalkulacja kosztów na etapie badania rynku jest dla nas kłopotliwa w późniejszym określeniu wartości kwot w projekcie, a deklarowane przez wykonawców w trakcie badania rynku kwoty nie oddają realnej wysokości kosztów, są albo zawyżone, albo zaniżone. Wiemy też z doświadczenia, i to takie doświadczenie, które też może Państwu dopomóc w przyszłości, harmonogram nie jest z gumy. Wiemy, że na realizację programu mamy 24 miesiące, to nie jest to zbyt długi czas na realizację. Jak pokazują nasze doświadczenia, czasami brakuje nam czasu na przykład na reklamacje, trudno nam też, które nie jesteśmy w stanie przecież przewidzieć. Ostatnim naszym wnioskiem jest to, żeby się damy zaangażowany zespół pracowników, który jest w stanie się poświęcić dla dobra spraw. I naprawdę, ja już tego nie będę omawiać, ale chciałam powiedzieć, że absolutnie nie zwalniamy tempa. I chociażby jako ostatnia rzecz, pani profesor, naprawdę. I ostatnia rzecz, jaką chciałam powiedzieć, że ostatnio złożyliśmy wniosek do Narodowego, zapomnę. Tak, Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, ponieważ chcemy bardziej poznać nasz księgozbiór związany z Towarzystwem Przyrodniczym i to jako klamra spinająca, bo mamy trochę więcej planów, ale jako klamra spinająca już zakończę, więc dziękuję bardzo. I jeśli będą jakieś pytania, to zapraszamy.